Witam Was w kolejnym odcinku Specjum Rator X. W ostatniej aktualizacji otrzymaliśmy spadające komety, z których możemy otrzymać m.in. dwa nowe huge pety. Więc w dzisiejszym odcinku postaramy się porozwalać trochę tych komet. Ale zanim to zrobimy, musimy je najpierw znaleźć. Tego co czytałem, jest kilka sposobów, aby zwiększyć swoje szanse. Pierwszy z nich to, jeżeli posiadamy kilka kont, każdy skąd logujemy na inny serwer i czekamy, aż taka kometa spadnie. Niestety, ten sposób ma pewną wadę. Mianowicie, w momencie gdy taka kometa spadnie na serwer, gdzie jest zalogowane nasze alt konto, a my logujemy naszą główną postać, ktoś może nam zniszczyć taką kometę. Kolejnym sposobem jest posiadanie własnego, prywatnego serwera, gdzie na przykład na noc ustawiamy naszą postać na bicie jakiejś skrzynki lub otwieranie jajek. Albo jedno i drugie. W międzyczasie mamy szansę, że taka kometa spadnie i mamy 100% pewność, że nikt jej nam nie zbije. Trzecim sposobem jest skakanie z serwera na serwer. Możemy to zrobić dzięki dodatkowym wtyczkom do naszej przeglądarki. Jeżeli chodzi o mnie, ja bym wybierał serwery z jak najmniejszą ilością osób, ponieważ jest szansa, że te osoby nie mają odblokowanych wszystkich światów, co za tym idzie, mamy większą szansę na znalezienie komety. No dobra, na początek lecimy sprawdzić sposób numer 3. I słuchajcie, mamy naszą pierwszą kometę. Jakaś ona trochę taka mała. Na tym zdjęciu, co widziałem, była jakaś większa i miała więcej życia. Zaraz ją rozwalimy i zobaczymy, co dropniemy. Halo, a gdzie jajko? Znowu się coś popsuło? Nie wiem, co tu się stało, ale idę jeszcze raz doczytać o tych kometach. Słuchajcie, zryspiła się kolejna kometa i doczytałem sobie o nich. Otóż są różne rodzaje. Ta kometa, którą bijemy, jest mała. Z niej dropią nam diamenty oraz boosty. Huge pety możemy zdobyć jedynie z dużych komet. Niestety, szansa, że taka kometa spadnie, są bardzo małe. Natomiast jeżeli chodzi o małe komety, to ich częstotliwość spadania, z tego co ludzie piszą, to około 20-30 minut. Pytanie brzmi, czy warto rozwalać te małe komety? Otóż według mnie tak, ponieważ to są darmowe diamenty. W naszym przypadku to około 50 milionów. Zawsze lepiej mieć te 50 milionów niż ich nie mieć. Witam Was z kolejnego dnia, wczoraj nie udało nam się znaleźć gigantycznej komety. Za to znaleźliśmy sporą ilość małych komet, z których zdobyliśmy bardzo dużo diamentów. Ale nie poddajemy się i szukamy jej dalej. Tylko, że zmieniamy taktykę. Już nie będziemy skakać z serwera na serwer, ale pologujemy nasze alt konta i będziemy czekać, może akurat spadnie. A, jeszcze trzeba sprawdzić, jak wygląda sytuacja na hardcore modzie. Może tam częstotliwość spadania komet jest większa. Zbieramy nasze 50 milionów diamentów i lecimy dalej szukać komet. Witam Was kolejnego dnia. Wczoraj staliśmy na kilku kontach na różnych serwerach i polowaliśmy na komety. Niestety nie udało nam się zdobyć huge peta, ani nawet nie widzieliśmy dużej komety. Jedyne co nam przybyło to spora ilość diamentów. Ale nie poddajemy się i szukamy jej dalej. Znowu zmieniamy taktykę. Tym razem udamy się na hardcore moda. Może tam dopisze nam szczęście. Ale zanim to zrobimy, zbieramy nasze 50 milionów. A, jeszcze zapomniałem dodać, że z tych meteorytów spada waluta w zależności na jakim świecie zostaną rozwalone. Słuchajcie, a to taka niespodzianka. Byłem na jednym z altkont i odbierałem gifty za czas spędzony w grze i dropnął nam huge pet. Wydaje mi się, że szansa na niego nie jest zbyt duża. Ciekawe, ile sztuk do tej pory udało się go wydropić. No i ile jest wart? Słuchajcie, do tej pory dropnął 18 718 razy. No ale niestety nie jest zbyt drogi, tak jak widzimy. Szkoda, bo jakoś dużo sztuk go nie dropnęło. Słuchajcie, ganiałem trochę po tym hardcore modzie. Niestety nie znaleźliśmy dużej komety. Jedyne co zdobyliśmy, to znowu sporo diamentów. Oraz nasz nowy huge pet, który wleciał na naszym alt koncie. Według mnie jest bardzo ładny. Piszcie w komentarzach, co wy o nim sądzicie. Ale wracając do komet. Sprawdziliśmy kilka sposobów. Niestety, wykorzystując je, nie udało nam się znaleźć dużej komety. Po prostu mieliśmy pecha. Ale jest jeszcze jeden sposób na znalezienie komety. Otóż na oficjalnym serwerze Discord Big Games możemy znaleźć osoby, które ogłaszają się, że na ich serwerze jest właśnie duża kometa. Niestety, ten sposób ma bardzo wielki minus. Jest sporo oszustów. Dodatkowo, takie ogłoszenia przeważnie są odpłatne. Sprawdźmy sobie jeszcze, ile nowych petów zostało już wydropionych. Wow, tego to się nie spodziewałem. Komet Cyklopów i Agony jest już ponad 16 tysięcy sztuk. Jeżeli chodzi o wersję Huge, nie jest ich zbyt dużo i są bardzo drogie. A to dziwne, Huge Komet Cyklop jest dużo droższy niż Agony, a dropnęło go więcej sztuk. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Piszcie w komentarzach, czy udało wam się znaleźć dużą kometę. Oraz, jeżeli chcecie, zostało mi jeszcze parę sztuk miśków walentynkowych w wersji Dark Matter, więc kto pierwszy, ten lepszy. Ilość miśków jest oczywiście ograniczona. Zachęcam również do lajkowania, subskrybowania, aby niczego nie przegapić i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!